Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj odcinek z TikTokami, ale tym razem nie będzie to jeden. Usłyszałem TikTok. Myślałem, że jesteś z TikToka. Tym razem nie będzie to jedzenie z TikToka, tylko będziemy próbować odtworzyć te najbardziej wiralowe TikToki, jakieś lifehacki, że tak powiem. Nie wiem, jak to nazwać, bo niektóre nie są lifehackami, moim zdaniem są bezużyteczne, ale po prostu jak wam się nudzi w domu, to możecie sobie coś takiego zrobić. Mam tutaj wszystkie przydatne rzeczy. Telefon też, bo będę musiała odpatrywać, jak to się robi. I co? Będziemy robić sześć różnych TikToków. Zobaczycie w trakcie, bo sama nie pamiętam teraz, jakie tutaj mam. Nie chcę wam wymieniać jakichś złych. A jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej takich filmów u mnie na kanale, to zostawcie oczywiście łapki w górę i subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Pierwszy lifehack, kurczę, serio nie wiem, jak to nazywać, to jest oczywiście ten TikTok z pianą. Tutaj wam się pojawia, jak to wygląda i chodzi po prostu o to, że mamy ściereczkę, nie wiem którą, mam kilka, nie wiem, która będzie najlepsza. Moczymy ją, nacieramy jakimś mydłem, płynem do naszej, cokolwiek, i dmuchamy i wtedy ma wyjść z tego taka piana, jakbyśmy, nie wiem, pluli jakąś taką czymś. No, dobra, spróbujmy, czy to w ogóle zadziała, bo też widziałam, że ludzie pisali, że zajęło mi to tyle prób i coś tam, więc nie wiem, czy to jest takie trudne, czy po prostu oni coś robili nie tak. No, zobaczymy. Myślę, żeby to zrobić z płynem do naczyń, bo zawsze jak byłam mała na przykład i chciałam sobie robić bańki mydlane, to używam właśnie płynu do naczyń, bo najlepiej działał. Działa? Nie działa. O kurcze! O kurcze! Jakie głupie! Oh no! Już chyba wydmuchałam. Chyba wydmuchałam. Ej, ale śmieszne! Spróbuję jeszcze na innych, bo te inne są bardziej takie fluffy, więc może wyjdzie to lepiej, bo na tym filmiku, no to akurat ten gościu zrobił to tak, że tak się zakrył i się tak pokazał i nagle zleciało. I też bym chciała, żeby mi tak wyszło. Zobaczymy. Zobaczymy, jak pójdzie z resztą. O nie, pomoczyłam sobie moją piękną koszulkę z Ekipa Tonosi. Jeżeli jeszcze nie macie, to wbijajcie. Są tam teraz różne kolorki. Ten mi się bardzo podoba. Jest jeszcze taki fioletowy. Można go trafić. Zapraszam. Test numer 2. Mamy inną ścierkę. Jednak nie jest taka fluffy, jak mi się wydawała. Jest szorstka i nie podoba mi się. Dobra, to w ogóle nie działa. Stamtąd było lepiej. Chyba ma za duże dziury. Tak mi się wydaje, że ma za duże otwory. No. Stamtąd jednak było lepiej. Ja mam usta takie teraz nieprzyjemne, takie. Wiecie, jak się czasem poliże mydło. Nie wiem, dlaczego ktoś miał polizać mydło w sumie. Ale wiecie, o co chodzi. Dlaczego to nie działa? Działa. O nie! To wydaje bardzo dziwne dźwięki, nieważne. Nie uważam, żeby to było jakieś wybitne. Ja chyba robię coś nie tak. No, ale nieważne. Jodzie mówi, że to działa normalnie, zaraz się przekonamy. Mi nie wyszło. Wziąć powietrza w płuca dużo, znaczy nie leci takie bardzo długie, ale... O ja, ale fajne! Poleciało trochę, ale poleciało ci więcej niż mi. Tyle leci. Ale działa. No ogólnie już pewnie wiecie, ale my jesteśmy teraz na kwarantannie, znaczy jak to oglądacie, to już pewnie dawno nie jesteśmy. I codziennie dostajemy takie SMS-y, że musimy wysłać zdjęcie, takie zadanie musimy wykonać w aplikacji i właśnie dostałam. Więc mała przerwa w nagraniach. Robimy fotę. I proszę, wysyłamy. Jesteśmy po mojej przerwie, ja poszłam szybko do góry się trochę podmalować, bo miałam nagle pół twarzy pomalowanej, a pół nie, i dziwnie to wyglądało. I kolejnym TikTokiem, jakiego będziemy próbowali odtworzyć, to sprawdzić w sumie, bo to jest testowanie. Czy można otworzyć piwo za pomocą noża w ten sposób, że się stuka dwa razy tu i się powinno otworzyć. Próbowałam kiedyś to zrobić jeszcze jak byliśmy w Stanach, ale bałam się, że coś ubrudzę. Więc teraz po prostu wyjdziemy na zewnątrz, na stolik, żebym się nie bała, że po prostu coś tutaj rozwalę, i sprawdzimy, czy to działa. Uwaga, wszyscy oglądaliście na pewno tego TikToka wiele razy, on się wszędzie pojawiał. Uwaga. Trzymaj butelkę. Kurde, 5 lat później. No to nie, jest rozwalona butelka. Dla mnie, dziękuję bardzo za otwarcie, bardzo dziękuję. Wiem, że jest rozwalona, mogłem sobie mocno przeciąć wargę. Ale dzięki za otwarcie piwka. Marta dzisiaj kupiła piwko, ale uznałem, że fajnie będzie, jak otworzy nożem. Kolejną rzecz, którą będziemy testować, którą na pewno też już widzieliście na TikToku, bo kurde, nie wiem, jak można było to przegapić, wszędzie pokazywały się te filmiki, to po prostu balon napełniony wodą, trzeba było skleić taśmą, no widzicie tutaj, jak to się robi. Przekuwamy balona i ona tak wylatuje przez tę dziurkę i niby ta woda ma wyglądać, jakby była zamarznięta. Ja w ogóle myślałam na początku, że to fake,
ale potem na jakimś TikToku było widać ewidentnie, że ta woda leci, jak się na nią spojrzała pod jednym kątem, a jak pod drugim kątem, to była zamrożona, więc sprawdźmy teraz, czy to działa. Mamy tutaj balonik. Coś tak mam wrażenie, że to mi zaraz spadnie i mnie opryska. Dobra, ja myślałam, żeby ogólnie nie wychodzić z tym nigdzie, bo tam ludzie zazwyczaj robili to w miskach, ale my tu mamy już wbudowaną miskę, więc po prostu sadzimy to tutaj i przebijemy tak, żeby ta woda leciała do kranu. Mam nadzieję, że nie opryskamy niczego innego dookoła. Dobra, nasz balonik jest tutaj, teraz musimy to zakleić i przedziurawić. To jest ekipa pomocna w każdej sytuacji, a nawet w TikTokach. Robimy sobie taki kwadracik. Bierzemy wykałaczkę i zobaczymy, czy to działa. O nie! O nie! No, jak dla mnie... O nie! Nie! O nie! Jaka porażka! TikToki, które robię dzisiaj w kuchni, zdecydowanie nie działają dobrze. Nie wiem, czy na kamerze w ogóle cokolwiek było widać, ale ja z żadnej perspektywy nie widziałam, żeby ona była zamrożona. Teraz musimy to wszystko wytrzeć i tutaj posprzątać. Znikam na chwilę. Stwierdziłam, że sztuczka z balonem nam nie wyszła, ale przetestujemy ją jeszcze raz na dworze, żeby niczego tu nie zalać i może napełnimy więcej wody, może tam potrzebuje właśnie większego takiego parcia, nie wiem. Mamy nasz balonik, tym razem jest większy i cięższy i ma więcej wody w sobie. Może tym razem zadziała. Kładziemy go tutaj, żeby już nie zalać niczego. I... No teraz jest, lepiej kamerze wygląda. Było. O nie. Tu, tu. W kamerze mam. Ale fajnie. Ty, działa to. Ej, git! Zadziałało! Myślałam, że to serio nie zadziała. Myślałam, że to jakiś fake. Ale jednak. Kiedy będzie jedzenie? Mam nadzieję, że to nie są tylko jakieś takie te TikTokowe rzeczy, że no, to tylko lifehacki. No. Ale tutaj zauważyłem coś do jedzenia. Bardzo fajnie. Jezus, ja za każdym razem, jak patrzę na spirytus, przypomina mi się nasz wyjazd w góry i góralska herbatka. O nie, fuj. Dobra, kolejną rzeczą, jaką będziemy testować, to są takie jakby... Nie wiem jak to za bardzo nazwać, nazwałam to zastygające bąbelki czy coś tego typu. I polega to na tym, że mamy tutaj właśnie płytkę, naklejamy na nią taśmę, zrywamy ten nadruk, podgrzewamy z jednej strony i dmuchamy i potem, no tak jak widzicie na filmiku, powinny nam wyjść takie zastygnięte bańki. Dobra, przetestujmy to. Przyklejamy, bo jestem w ogóle ciekawa, czy to tak odejdzie od razu, czy nie będę miała problemów. No tak jak myślałam, tam było napisane, że old. Płyta, a to nie jest old, tylko kupiona w sklepie teraz, więc może to ma jakiś wpływ. Pewnie te stare są już takie słabsze, nie wiem. O! Myślę, że jeszcze raz i pójdzie. O nie, mrówki atakują! Ogólnie dom ekipy jest oblegany przez mrówki. Na podwórku mamy mrówki, tu pełno mrówek chodzi. Nawet przy lodówce było jakieś mrowisko, nie wiem czy jeszcze jest, chyba już sobie poradzili z tym. Teraz zbliżenie na moje okropne paznokcie. Malowałam sobie jakiś czas temu z werką właśnie pazury, ale jednak nie ma to jak do kosmetyczki. Ja totalnie nie mam cierpliwości do tego i wyglądają tak. O, dobra. Chyba tyle styknie. Teraz zapalniczka. Może nie będę tego robić nad stołem. Kurde, wieje wiatr. No, coś nie działa. A, szlak. Coś tam się wgniata. Ja jestem strasznie ciekawa, czy to wyjdzie. Widzicie, jakoś trzeba sobie radzić. Strasznie parzył ten ogień, że jednak jest bardziej sprawny w takich rzeczach. Jeszcze sekunda. Oho, ale śmieszne. Nie wyszło takie ładne jak tam, ale wyszło. Ale śmieszne to jest w dotyku. Jak taka, nie wiem, wata cukrowa, co dotykacie i ona znika. Jest z tym tak samo. Nieźle. Jak taka folia. Szkoda, że nie wyszły takie bąble fajne. Ale nic, zadziałało, zadziałało. Z tego czasu też przez całą sytuację były popularne takie DIY, jak zrobić swój własny płyn antybakteryjny, więc dzisiaj postanowiłam, że spróbuję go odtworzyć. I do tego potrzebujemy spirytusu, alkoholu. Tam na tamtych filmikach wszystko było 70%, ale nie mogłam takiego znaleźć. I robimy tak. O, jak to śmierdzi. Najpierw musisz zrobić łyka zanim ale. 2/3 spirytusu. To tak śmierdzi, że to jest niewiarygodne. 1/3 kubeczka aloesu. Zrzucamy go tutaj. Mam wrażenie, że te proporcje chyba nie są wyrównane, ale no dobra. Ja bym dodała więcej tego aloesu jednak mimo wszystko i chyba tak zrobię. Ogólnie to widziałam, że ludzie jeszcze dodają jakichś takich
olejków, żeby to pachniało lepiej czy coś. Ale dwuskładnikowe też da się zrobić. Akurat widzicie filmik, gdzie pani używała jeszcze jakiegoś olejku, chyba lawendowego, ale nie mogłam znaleźć tego TikToka, którego widziałam wcześniej, więc po prostu pokazuję wam teraz ten. Robiłam się powoli z tego taka galaretka, to dobrze. Nie mam niestety takiego pojemniczka, do którego mogłabym go wsadzić, więc po prostu przetestuję go sobie z tej miseczki, ale wydaje mi się, że będzie można z niego skorzystać. No pachnie antybakteryjnie, w sensie jest taka nuta aloesu, ale pachnie nadal tym alkoholem. Taką ma gęstość. Próbujemy. Ciekawe, czy odparuje, czy na przykład mi zostanie. Oj, trochę za dużo. Trochę się lepi. Nie wiem, czy tak powinno być, raczej nie. Czuję takie coś innego, czuję, że to nie jest ten sam aloes, bo czuję, jakby po prostu mi znika tak w czasie. Jest trochę takie, kurde, nie wiem, jak to opisać, tak się ślizga, ale myślę, że przeszło. Jak się tak wciera mocno, to po czasie wyparowuje. Już teraz czuję, że jest git. Już nie mam takich ślizgich tych rąk, tylko są już takie normalne. No i co? No i tyle. Zadziałało, więc jeżeli chcecie zrobić sobie w domu jakiś swój własny żel antybakteryjny, to wystarczy po prostu, że będziecie mieli aloes i spirytus i gotowy. Dobra, słuchajcie, i ostatni TikTok, który będziemy dzisiaj testować, to robienie popcornu prostownicą. Wydaje się głupie, ale z tego, co widziałam na filmikach, to działa. Mamy tutaj ziarenka i wystarczy po prostu położyć je tutaj i ścisnąć, aż się zrobi. Czekam teraz tylko, aż się prostownica nagrzeje. Dobra, uwaga. Mamy ziarenko. No nie mamy ziarenka jednak, dobrze, że wziąłam kilka. Uwaga. Uważaj, też nie patrz się na to, może coś się w oczy stać. Ciekawe, jak długo to będzie. Będziemy musieli zatrzymać. Wydaje mi się, że... Chwila. Bo widzę tutaj, że już tak zaczyna... Skwierczyć, no. Ale długo, ale to długo trwa. Chociaż kiedyś pamiętam, że ja robiłam sobie kiedyś popcorn taki, że się dawało do garnka na olej i wtedy one tak wybuchały. Jeszcze nie wiedziałam, że są takie do mikrofalówki. To też trzeba było trochę poczekać. O nie! Nie, nie, nie! No nie! Kolejna próba. Może teraz prostownica jest bardziej nagrzana, to może się szybciej uda to zrobić. Wydaje mi się, że to ma szansę na niepowodzenie. Ale będę się czuła serio oszukana w tym momencie. I pękło z tej strony, ale nie zrobił się taki duży. Pokażę. Może ten jest zepsuty. Wiecie, jak czasem macie popcorn, robicie i zostają na dnie takie... No właśnie coś takiego. To może to jest tego typu ziarenko. No jak to wygląda? O, jeszcze mi wypadło. Tyle wyszło. Nie wiem dlaczego tak. Trzech razy sztuka, lecimy z kolejnym, już ostatnim. Ale coś tam się na pewno dzieje, bo zobacz, jakie te ziarenka wyglądają, a jak to już wyglądało. Ona się tak przyciemnia i no to pękło mi tutaj z tej strony, ale to nie to. Powinien być... O! O, udało się! Pół godziny roboty, co? Pół godziny. Ej, serio, udało się. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że powinien być taki challenge, kto szybciej napełni miskę z popcornem, robiąc tak po ziarenku. Smakuje jak normalny popcorn, ale śmiesznie. Dobra, to już były wszystkie TikToki, które przetestowałam. Niektóre nam wyszły, inne trochę mniej, ale mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. A jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej odcinków TikTokowych na moim kanale, to zostawiajcie oczywiście łapki w górę i subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Ja się z wami już żegnam i do kolejnych filmów. Pa! Widać, że on tam ma jakieś masełko czy coś, bo się tam skwierczy pod nim. O! Poszło.